Siema, tym razem doktorek, zaczynamy sobie rundę. Piątka, dzięki za follow. I myślę ogólnie, że nie będę robił wam cięć, jak będzie pomiędzy po prostu życiami, bo tak się urywa po prostu o tym, co mówię i potem jak zaczynam znowu sobie mówić, to wy nie wiecie, o co chodzi tam potem na odcinku. Cześć Gonif. Więc prawdopodobnie po prostu nie będę wam robił cięć i myślę, że to nie będzie jakoś super źle z tym, że nie będę robił tych cięć. Ale będzie sprawa jest prosta, robimy sosikową rewolucję, czyli zbieramy na bąbelki i wydajemy tylko na sosik. Nie. Możesz tak nie robić, żadnych sosów. Wrzucasz wszystkie odcinki, które nagrywasz, no aktualnie te, które się po prostu nie nadają na główny, będą leciały na drugi, no. A tak to wcześniej miałem tak, że po prostu niektórych odcinków na ten drugi nie wrzucałem, bo stwierdzałem, że nie ma sensu po prostu ich wrzucać. No a typ ma kartę? O, typek miał kartę, no to easy, uciekamy. Najnowsza reklama, proszek do prania Abiak, ta normalnie. Dobra, lecimy sobie do wyjścia. W takim razie. Myk jak myk, no i MTF już są. O kurde. O nie, ognisty. Najgorzej. Dobra, zamykam. Dobra, uciekajmy. Na pewno się uda uciec. No nie ma tak na palącego rzucać granat palący. Dobry pomysł, ale to, że zaraz umrę, to już gorzej troszkę. Kurde. Dobra, chyba go zatrzymali. Dobra, ja się może uleczę. Albo nie, już chyba nie ma sensu, zdążymy uciec. Sosik równa się więcej emocji. Nieprawda. Kłamstwa i pomówienia. Zagraj w jailbreaka. Nie, jailbreaka tak średnio, szczerze. Nie przepadam za tym jailbreakiem. Będę miał zniżkę na mele bodzio, co? A chyba na meble chciałeś napisać. Nie będziesz miał. Dodać do znajomych? Do znajomych dodaję tylko i wyłącznie subskrybentów na Twitchu, więc no, trzeba być subskrybentem, żeby mi mieć znajomych na Twitchu. Możesz zagrać się z Bladim w TTT Roblox. No, ale to słabe jest, no. Kiedy się nie gra z ekipą w TTT, to jest strasznie nudno i chaotycznie. Zieloni to dobrze, a biali i czerwoni to wrodzy. Biali to są neutralni, a czerwoni to wrodzy, ale no można strzelać do takich osób. Po prostu, którzy są neutralni. Jako po prostu, na przykład jako doktor Don teraz z personelu klasy D czy ungoców. Dobra. Uciekamy. 260 subów na ibiaku jej. No to nice, kurde, niezły Abiak. MTF Scientist, no i kurde, nice, to mi się podoba. Idźmy sobie po apteczkę, apteczka się może przydać jako w sumie ten. A, ukradnę jego apteczkę, żeby mieć bliżej, ha 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 ha. Easy. Będzie tylko Airbridge? Nie no, o kurde, ale mnie przestraszył. Nie no, na tym streamie będzie jeszcze potem RLCraft. Więc no. Teraz tylko robimy sobie właśnie Airbridge'a, a potem idziemy sobie jeszcze na Aircrafta. Dobra, wjeździk robimy. Oj, oj, oj. Palący są za tymi. O, jeszcze ktoś odesłał windę. Niech otwieraj tego, jak nie ma windy! Dobra, typ nie ma karty, żeby to otworzyć. Uff. To nie jest dobry pomysł, żeby aktualnie tu wychodzić. Ja bym poszedł do drugiego gate'a. Ebi, pomóż mi. Z czym mam ci pomóc? Co dają punkty? Za punkty możesz kupować różne fajne rzeczy. Że na przykład musisz się kręcić, albo dabować, albo pić ostry sos. I co jeszcze tam jest ciekawego? To chyba są trzy takie ciekawe. Tam jeszcze możesz wyróżnić swoją wiadomość, odblokować sobie emotkę. Jest kilka rzeczy. Cześć, kapsel. O, weszły... UU FBI. A nieźle. Dobra, lecimy. 3 minuty. Układasz kostkę. Ja to robię w 20 sekund. Super, a ja układałem ostatnio tą kostkę 3 lata temu. Czy nawet więcej. Ja ostatnio chyba na jakiejś drugiej gimnazjum układałem tą kostkę. A minęło już 5 lat. Od kiedy ostatnio układałem kostkę Rubika. I kurde, nagle. Będzie mi ktoś mówił, a ja robię, a układam kostkę w 20 sekund. Super, kurde. Kiedyś też tak układałem. Gdyby nie to, że ta kostka tak wolno się obraca, w ogóle działa strasznie, strasznie powolnie. No kurde, ile można w ciebie strzelać, no. Kostka działa strasznie powolnie.
O, amunicja mi się skończyła, super. No nie, jest po prostu naoliwiona i ostatnio układałem 5 lat temu. Piątka, dzięki za follow. A kurna, kolejny. Ja pierdzielę, ile was jest. Powaleni jesteście jacyś. No teraz się zmienię w tego po śmierci. Ten zamiast uciekać, to próbuję mnie bić. Kurde. Ała. Bije mnie z odległości. No umieraj. Dobra, idź. O nie, kolejny, no co jest? Ile was jest? Z jakiej odległości wybijecie? No nie, no nie gadajcie, że mi się nawet do tego amunicja skończyła. Kurna, ja jeszcze... A, jeszcze mi wbili, kurna, serpent chętnie wbił na plecy. No to super. No to tyle było. Szypał. Nie mogę użyć tej apteczki. Nagrywam? Tak, nagrywam. Aktualnie nagrywam sobie na drugi kanał w większości. Myślę, że... A i tak jest taki średni odcinek, więc myślę, że i tak poleci sobie po prostu na drugi kanał. Coś mu nie wyszło. Możesz uciec. A no tak, w sumie mogę uciec. Dobra, to ja ucieknę sobie po prostu. Nie ma sensu siedzieć, to sobie będę serpentem. Jak ucieknę. A po prostu sobie ucieknę. Czemu nie uciekasz? No zapomniałem o tym, że mogę uciec. No dobra, już. Dobra, idę uciekać. Idę uciekać. Jego pianki są zielone, więc są dobre, a jego skóra jest blada, więc jest neutralny. Ta, normalnie, tak to działa przecież. Dobra, uciekamy. Widzę, outside'a opanowały SCP-ki, więc no... Dobra, lecimy. A to jest Serpenhand, dobra. Zagraj kiedyś w CBRO. Nie wiem. Może kiedyś zagramy w zwykłe CB. Jak byłby Garry's Mod 2V0, to byś grał? W sensie Garry's Mod 2? Myślę, jakby wyszedł Garry's Mod 2 na silniku z Source 2, to by było na pewno... Znaczy, jakby może wprowadzili do Garry's Moda silnik Source 2, to by takie rzeczy zarąbiste można było robić, że to szkoda gadać. Ale no, za szybko to nie wprowadzą tego. Ale kiedyś myślę, że będzie takie coś, że wprowadzą właśnie Source'a 2 do Garry's Moda i wtedy naprawdę będzie to mogło zarąbiście wyglądać. Byś grał z ekipą nowego TTT? No, myślę, że byśmy zagrali pewnie. Tego, że do jest potrzebna ekipa, a ostatnio ta ekipa, którą mamy aktualnie, szczerze, nie nadaje się do grania TTT. Tak mogę powiedzieć. Pewnie Mandzio będzie wracał z Bladim do TTT, ale wtedy ja się nie załapię. No ale cóż, jak to się mówi. Będziecie mieli to, czego pragnęliście przez tyle lat, kiedy byłem tylko ja. Oj, ale ucieka ta klasa D. Kurde, wracaj tu, gnoju. Tak ucieka, kurde. Nie uciekniesz, ty głupio, klasa D. No oczywiście, że ucieknie, kurde. AB zagraj w Counterblocks, nie sądzę. Cześć, Dragonowski. Siema, siema. Jak ktoś to tu ma już te 10k bumbelków, to niech się nie boi wydać na... Sami wiecie co. Nie, nie warto. No oczywiście, że na daby, no. Sami wiecie co. Dokładnie, na daby. To. Warto na daby wydawać, polecam. Dobra, biegniemy sobie. Do tego CI-ka, który się zrespił. Jest specjal na IBiaku i pokazanie twarzy. Nie wiem. A jak jest anonimowy? No kurde, no co, nie da się go trafić. No kurde. Naprawdę, nie trafiłem ani jednego strzału. O, zabiłem go. Easy. No i widzicie, tak się wygrywa. Ale weszły w ogóle chyba te, weszły gru, właśnie ci Rosjanie weszli. O kurde, ile ich tu jest? Dobra, zbadamy stąd! Ale mamy przesrane! Ucieczka!
Ale przez ranę mamy. Cud. Jeszcze... O kurna, ile ich tam jest. Ja pierdzielę, jaka bitwa. Skończyła mi się amunicja. Jeszcze SCP-ki tu idą. Piątka, dzięki za follow. Ale SCP-ki są z nami. Strzelać. Ale emocje, jak na grzebobraniu. Dobra, szybko muszę podmienić broń. Nie wezmę w sumie kałacha, by byłoby better. Tylko, że ten kałach jest mój. Dobra, może być to. Ale serpent hand. Dobra, pokonaliśmy ich chyba. Easy. Dobra, easy. Łatwo. Czy tam jest przeciwnik? Dobra, chyba zabity. Dobra, easy. Ale easy idzie. Łatwiutko. Dobra, czy ktoś tu jeszcze jest? 610, serpent handy. Już nie ma nigdzie. Tych Rosjanów. Specjal na Ibiaku. Nie planuję robić specjalów na Ibiaku. A Ibiak to jest drugi kanał. Na głównym kanale będą specjale, kurde. Z okazji Ibiakowych subów. Najbliższe specjal planuję na jakąś 20k. Na 20k będzie specjal zrobiony. Dobra, zaraz robię cięcie po prostu do następnej rundy. Dobra, teraz SCP-280. Nie mam pojęcia, co to jest za SCP-ek. Ale myślę, że spoko może to być, więc sobie nim zagramy. Może nawet, jeśli jestem teraz SCP-kiem, to może nawet pójdzie to na główny kanał. Myślę, że to będzie git opcja, żeby to poszło na główny kanał, jak jestem SCP-kiem. Jeszcze raz, kiedy będzie RL. RL będzie koło 15:30. Więc no, jak jest runda jakimś SCP-kiem, to myślę, że może to pójść na zwykły kanał. Tylko, że nie mam pojęcia, co to jest, jesteś duchem. Aha, jestem duchem. A, okej, okay, no to gicik. To mogę być i duchem. Ważne, że to jest SCP-ek, więc myślę, że to będzie spoko. Czarną, człeko kształtną masą z parą dużych oczu na głowie oraz dwiema rękami z długimi i cienkimi palcami. Żadne stopy czy nogi nie są widoczne. Okej, okay, dobra, kumam. Wystarczy informacji, już kumam. O kurde, jaki szybki jestem. Myk, jak myk, biegniemy. Czyli czasami się po prostu przyspieszam. No, jak naciskam shift, to się przyspieszam tak na sekundę. To jest git opcja. Dobra, kumam. Ale mogę przechodzić przez... Chyba nie mogę przechodzić. No, przez drzwi chyba nie przejdę. Dobra, ale ogólnie gicik. No, przez drzwi nie przejdę. Ale mogę się przyspieszać i do nich się wbić po prostu, więc to jest git opcja. Dobra. Myk! A nie, teraz... O, dobra, teraz się przyspieszyłem. Myk! Oj, myk! Dobra, dostał hita. Dobra. Nie wiem, jak często mogę używać tego shifta. Jak często mogę używać tego shifta. Dobra, lecimy. Nie mogę z innej perspektywy na niego popatrzeć, to słabo. Kurde. Jesteś słaby na Ghostbusters. Aha, rozumiem. Ale na niego już jestem mocny. Myk, 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 komander. Już nie taki komander. Jak go piszu. Piątka, dzięki za follow. Ale mam mało HP. Kurde, dopiero dwóch zabiłem, a mam tak mało HP. Wracaj tu. Kurde, naukowcu. No i co, ja teraz stąd nie wyjdę? Czy ja mogę to podnieść? Ja nie wyjdę stąd, zamknęli mnie tu. Naprawdę, typ mnie tutaj zamknął, nie mogę, nie jestem w stanie stąd wyjść. Ale słabo. Kurde, nikt przecież tego nigdy w życiu nie otworzy. No nie, no przecież nikt tego nie otworzy nigdy w życiu, przecież nikt tędy nie chodzi. Ja pierdzielę. Ebi, a wiesz, że są inne tryby gry oprócz tego, co teraz grasz? O, otworzył mi. O, 035, no tak, przecież on może. No wiem, że są inne gry, w sensie inne tryby gry. Tu. Attention. Zachęcam wszystkie osoby obecne na czacie do zbierania punktów kanału Ibiak, zwane potocznie bąbelkami, oraz do wydawania ich na samozwańczy, ostry... Ambrosie, co?
znanym przez samego Ibiego. Nie, nie polecam, nie warto, mówię wam. O wiele bardziej warto kupić sobie daby. Daby są fajne. Dobra, myk, szybkość. Dobra, biegniemy sobie. Szybko. Radzie, w ogóle jesteś na streamie, żeby puszczać reklamy? Czy ja mam sobie sam puszczać reklamy teraz? Bo ja nie wiem, czy reaktor jest na streamie. Ej, za tydzień w piątek o 15 wszyscy dają ostry sos. Ale mogą być tylko dwa dziennie, więc nie będzie takiej szansy. Ale twoi widzowie lubią, kiedy cierpisz. Nie wątpię. Ale ja nie lubię, kiedy cierpię. Dałem. Dobra, gicik. Nie no, ogólnie tak się pytałem po prostu, czy jesteś. Nie musiałeś od razu dawać reklamy w aktualnym momencie, bo jestem w środku akcji, ale no. No ale dobra, jak już dałeś, to cóż. O, 035. Siema, koleżko, co tam u ciebie? W ogóle, gdzie są wszyscy? Mogę po prostu uciec w sumie. No, tylko mam. Dobra, przyspieszenie, raz, dwa. O, już go zabił, nieważne. No i kurde, przypał w takim razie. Make. No i po klasie D. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie oni są. Ja nie daję teraz reklam. Nie zajmuję się reklamami. Aktualnie. Gdzie oni są? O, klasa D. Będziesz mój. Można to otworzyć? Nie można. No nie, to raczej HP. O. Sam się zamknąłeś tutaj. Ha, sam się spalił we własnym granacie. Nice. No nieźle. Dobra, chyba idziemy sobie do Heavy. Do Heavy! Go Heavy. Co my tu mamy ciekawego? Ale fajnie, nie no, ogólnie z CPK-ami jeszcze mógłbym wrzucać na ten pierwszy kanał, bo ze CPK-ami się akurat, że jak się gra z CPK-iem, to jest jeszcze spoko content na odcinek. Więc myślę, że ten odcinek będę mógł wrzucić sobie na YouTube'a, kiedy gram sobie tym 280 z CPK-iem. Bo to jest jeszcze spoko content. Mam dość tych reklam, może zostawię suba. Byłoby dobrze. Polecam ogólnie. Polecam subskrybować na Twitchu. Ebi, zabił mnie twój przyjaciel z CP035. Nabywa. Cześć, Marek Hall. Dobra, szybko. Gdzieś tutaj są przeciwnicy. Chyba 4 MTF-ów on gadał, czy coś? Czy 4 MTF units? Kurde, tylko że gdzie oni wszyscy są? No, reaktor dał reklamę, dokładnie. No gdzie oni są, ty wiesz czy nie wiesz? Chyba on nie wie. Dobra, lecimy. Go, go, go. Zobaczę, bo nas radził, jak się postarałeś z tymi reklamami. Dobra, szybko. Lecimy. Siu. Słyszałem ich tutaj gdzieś. O. O, są tam. Widzę was. MTF-y. Ha, no i co teraz? Ha, no i co? Kule odporne szyby, kurde gnoje. No i co? Co mi zrobicie? Dawać, otwierać. Otwierać, przejdę po was. Zrobię was. Dawać. Na co czekacie? Dawać, zabawimy się. O, to wasz kolega. No spoko. Dobra, ja stąd spadam w sumie, tak jak sobie myślę. Piątka, dzięki za follow. Ja stąd spadam. Ja wysadził te drzwi. Dzięki za follow. Dobra, myk. Na ten zabijawczy. Oj, coś mu nie wyszło. Dobra, idzie, uciekamy stąd. Cześć, Mtex. Dobra, spadam stąd. Easy, ucieczka. Dobra, SCP-280. Nawet spoko jest. Nawet spoko. Ale no nie jest jakoś super. 035 jest dużo lepszy. 035 potrafi bardzo dużo ich zniszczyć na jeden raz. Dobra, no i co sobie uciekniemy. Bridges zapro do znajomych? Nie, zaakceptuję tylko i wyłącznie subskrybentów. Trzeba być subskrybentem na Twitchu. Jak zdobywać punkty? Musisz oglądać. Trzeba oglądać, żeby zdobywać punkty. Dobra, pójdźmy sobie pod KTB.
Zaraz jednostki wkroczą. No rzeczywiście. Trochę przypał jak jednostki wkroczą. Może zdążę wbiec do tego, do gate'a B. Zanim się jednostki zresztą. O kurde! Albo będą tu MTF-y! O nie, amo, 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 amo! A kurde! Ale przypał. No, co jest?! Dobra, w końcu! Jezu, ile można się strzelać! Ja pierdzielę, co tu się wydarzyło? Dobra, już się jednostki zrespiły. Szybko spadam stąd! Zaraz tu będą, no chyba, że się zrespiły Serpenhandy albo te, albo CIA. Nie no, dobra, zrespiły się MTF-y, trochę przypał. 24 HP, a zrespiły się MTF-y, więc troszkę przypał rzeczywiście. Kurde. Mam układ, jeśli będzie SCP, to będę na... O kurde. O nie! No nie! No nie! Nie było szans. Kurde, strzelanie w tej grze to jest jakieś nieporozumienie, naprawdę. Zostały dwa, trzy SCP-ki zostały. Tego co widzę. O, jeden się bije ze wszystkimi w windzie. Ale zaraz chyba padnie. Ta, mało mi zostało HP. Jeszcze wrzucili granat, 4 HP. Jak on jeszcze ucieknie? 2 HP, dobra, zajęli go. Został tylko kto? Został 966, niewidzialny. I został kto? I został 035, który się zmienił. Jest teraz klasa D nim. Co ciekawe. Kurde. Ale dobra, zaraz się runda skończy, więc to raczej długo nie potrwa. Tym bardziej zostało 3 minuty 45 sekund aktualnie. Dobra, nie wiem w sumie, czy robić cięcie teraz, czy już nie, bo w sumie zaraz się i tak runda skończy, więc nie wiem, czy robić właśnie ciątko jeszcze dodatkowo, czy po prostu poczekać te 3 minuty. Co oni robią? No, no spoko, nie ma problemu. Ojoj, chyba się zdenerwowali. Ej, zaraz naprawdę go zabiję. No ale zaraz, kurde, jak on zginie, to od razu ktoś maskę weźmie i to będzie strasznie bez sensu. Jak on zginie, to od razu maskę z niego zdejmą i to w sumie tyle. I wezmą sobie kolejną maskę. Cześć, Pepe. Więc kurde, to jest strasznie porąbane. Uła. Ale on ich robi teraz. Więc tak naprawdę ten 035 może być w nieskończoność, póki nie ucieknie. 966 też może uda mu się uciec. Albo nie uda mu się uciec. Na stronę SCP Wiki. No, kojarzę, że jest coś takiego SCP Wiki. Ile typek ma HP? 74%, to dużo jeszcze, bardzo. Więc no. Z drogą on sobie jeszcze pożyje. No mógł uciekać, jak otworzyli gate'a po prostu. No i zabili tego 035, tylko że zaraz i tak, kurde, ktoś przejmie jego maskę i znowu będą się, kurde, strzelać znowu kolejnym SCP-kiem. Więc to tak naprawdę nie ma znaczenia, że go zabili. No i znowu, no odrodził się kolejny. To jest ten. To jest ten? Da. No i znowu przejął, kurde, jakiś MTF i znowu się z nim strzelają. I zaraz znowu go zabiją i zaraz kolejny weźmie tą maskę. To jest dla mnie mega bez sensu. Da, proszę bardzo. Oni się rzucają właśnie na tą maskę i znowu kolejny jest 035 i znowu się, kurde, strzela ze wszystkimi. No i tak, kurde, wybiją wszystkich. No jaki to ma sens? Naprawdę. Nie uważam, żeby to miało jakikolwiek sens. Aż teraz tylko w SCP? Nie wiem, bardzo podobnie dzisiaj tak. Dzisiaj w Robloxie będzie tylko SCP. Nie uważam, żeby to, że można przejmować normalnie maskę, ma jakikolwiek sens. Mądra zabija sobie swoich kolegów jakby. Nie widzę follow, piątka. Ojej, oj. No i 16% mu zostało. Może ten go zabije, no ale nawet jak go zabije, to pewnie znowu przejmie maskę i znowu będzie kolejny SCP 035. Kiedy koniec live? Koniec live? Nie wiem, koło planuję około 17.30, może 18. O, no i go zabił. No i teraz on przejmie maskę i teraz on zostanie 035. No i jaki to ma sens? Cześć, Adameo. No i teraz on sobie zacznie strzelać do kolejnych MTF-ów. Jezu. Heavy, grałeś już z SCP-049 Verbiage? Nie, jeszcze nie grałem. Nie zdarzyło mi się jeszcze grać z SCP-049. Dobra, no jak może on ucieknie, to może się runda skończy. Tym bardziej on też może sobie teraz uciec.
Paska 035 to zaszczyt. No, taki zaszczyt, że kurde każdy go zabija i go przejmuje i znowu kurde po kolei wszyscy są tym SCP-kiem. No jest to strasznie bezsensowe według mnie. Jak ten tryb się nazywa? Airbridge. Tyle mnie ominęło. No streamuję już godzinę. Więc dobra, i tak za 30 sekund kończy się runda, więc no. Dobra, ten sobie może ucieknie, a nawet jeśli nie ucieknie, no to ktoś go przejmie i znowu też ucieknie. No, a ten sobie też ucieknie, więc chyba będzie koniec rundy. No i tak zostało 18 sekund, więc no. Że nie, on rodzi się jako serpent, więc no ta. Ale dobra, 13 sekund zostało, to i tak będzie koniec rundy. Więc to nie ma znaczenia. Kiedy Railcraft? Niedługo. chyba dobrowolnie podnoszą, ale no kto by nie skorzystał, kurde, z maski leżącej, no, SCP-ki wygrały. No i tym akcentem kończymy odcinek. Cześć, cześć!